Przy mikrofonie Wojciech Roszczyński. Trójka na poważnie. Gościem audycji będzie dr Stanisław Krajski, autor m.in. książek i publikacji poświęconych wolnomularstwu, ale i nie tylko. Jego ostatnia książka pod tytułem Masoneria islam uchodźcy czy czeka nas wielka apokalipsa. Wpisuje się w niezwykle aktualny dziś temat zagrożenie Europy terroryzmem islamskim. Autor, podobnie jak Oriana Falacci, jest przekonany, że jeśli nie będziemy się bronić, dżihad zwycięży. Ale dodaje od siebie, że mistycyzm islamski, czyli sufizm, jest kabalistyczną gnozą, doktryną, jaką kieruje się także masoneria. Islamizacja kontynentu to zdaniem doktora Stanisława Krajskiego spisek, który mają ubezwłasnowolnić. W audycji Trójka na Poważnie, temat wymagający spokoju, no ale pora jest ku temu dobra, wymagający refleksji, no i oczywiście sporego dystansu intelektualnego. Witam serdecznie, panie doktorze, w audycji Trójka na Poważnie. Dobry wieczór. Nocna pora wcale nie jest taką złą na Poważne rozmowy. Oby tylko słuchacze wytrwali z nami do godziny drugiej, bo sądzę, że ma Pan taką wiedzę, że po tych dwóch godzinach trochę inaczej będziemy patrzeć na współczesny świat, na islam, na masonerię. Słyszał Pan w wiadomościach tą trzecią ofiarą, która zginęła. W Brukseli w wyniku zamachu terrorystycznego, wybuchu bomby w wagonie metra była jednak Polka. Nie słyszałem jeszcze. Tak, przed chwilą usłyszeliśmy o 12 w serwisie. Stanisław Krajski, polski historyk filozofii, nauczyciel akademicki, publicysta, prozaik, tłumacz, promotor książek i prac Radomila Malego. To można wyczytać. W internecie. No ale ma Pan też tutaj wiele do powiedzenia, jeśli chodzi o szeroko rozumiane savoir vivre. Z tego Pan też jest znany. E, a więc. Dzisiaj jednak umówiliśmy się na inny temat. Chodzi o Pańską książkę Masoneria, Islam, uchodźcy. Czy czeka nas wielka apokalipsa? A zatem, a zatem po kolei. Ponieważ nie przypominam sobie, żadnej audycji poświęconej masonerii w publicznym radiu w ostatnich latach. No ale nie musiałem słuchać wszystkich, prawda? Być może jakieś były audycje na ten temat. Może pan zauważył. Nie, też nie słyszałem. I no to to, to jest wiarygodna wiadomość, bo pan się tym zajmuje, więc z pewnością słyszałby pan. No też na... mogłem przeoczyć. Mhm. Proszę pana, no winniśmy słuchaczom kilka wstępnych uwag, czym jest masoneria. No to jest bardzo trudno w kilku słowach opowiedzieć. Myślę, że najcelniej to zostało ujęte zresztą wielokrotnie w dokumentach Kościoła Katolickiego. Tam masoneria nazywana jest pomocnikiem szatana na ziemi i to się powtarza to określenie. I ściekiem nieczystym wszystkich sekt. No, ale geneza była, geneza była trochę inna. Średniowiecze, budowniczowie świątyń, katedr, posiadający wiedzę, jak te świątynie stawiać, jak budować, tworzyli cechy zamknięte po to, żeby ochronić się przed konkurencją. Powstał specjalny rytuał, tak przynajmniej czytamy w historii masonerii, choć było Ludwika Hassa, jednego z ważniejszych autorów, który poświęca swoje prace masonerii, także masonerii polskiej. No znaczy dzisiejsi autorzy już podchodzą dystansem do tego, znaczy, że to jest raczej legenda, tak jak jest legendą twierdzenie, że masoni się wywodzą z zakonu templariuszy. Natomiast oczywiście w pewnym momencie oni mogli wziąć od budowniczych katedr język, symbolikę, pewne rytuały pierwszych stopni wtajemniczenia, natomiast... Wszyscy Masoni łącznie z wielkim honorowym mistrzem Wielkiej Narodowej Leży Polskiej, czyli profesorem Tadeuszem Cegielskim, mówią, my reprezentujemy jedyną prawdziwą religię, prareligię, czyli kabałę. No i jeżeli chcemy się dowiedzieć dokładnie, na czym ich doktryna polega i do czego zmierzają, no to musimy odpowiedzieć na pytanie, co to jest kabała co to jest kabała? i znowu tutaj jest to jest dosyć skomplikowane bo yy, niektórzy piszą że to jest herezja na gruncie judaizmu ale yy, to jest też mylące dlatego że kabała z judaizmem yy, tak naprawdę nie ma nic wspólnego natomiast zrodziła się w środowiskach żydowskich wtedy kiedy zrodził się judaizm kiedy zrodził się talmud to znaczy zaczęła się rodzić gdzieś koło IV wieku po narodzeniu Chrystusa, była reakcją na Chrystusa. Judaizm rabiniczny, tak? Inaczej zwany. Tak. Była reakcją na Chrystusa, czyli uznaniem, że jest Synem Bożym i Bogiem i zarazem odrzuceniem Go. Ten, kto odrzuca świadomie Boga, no to szybko musi też świadomie opowiedzieć się po stronie szatana. I Ci zagubieni Żydzi, którzy odrzucili Chrystusa zaczęli szukać jakiegoś rozwiązania i to rozwiązanie znaleźli w takiej tajnej religii elit greckich i rzymskich, która nazywała się orfizm, religii, która głosiła, że wybrani ludzie zostaną bogami, bo taka jest struktura rzeczywistości, że mogą nimi zostać i Którzy, jako jedną z technik zbliżania się do boskości, stosowali magię. No Jeżeli zajrzymy, znaczy powiedzmy, do Pisma Świętego, no to w Piśmie Świętym znajdujemy, w Starym Testamencie już znajdujemy takie określenia, że magia to jest cudzołóstwo duchowe. No, czyli Święty Tomasz dokładnie, Zakwinu, dokładnie to tłumaczy, że magia to jest wprost odwoływanie się do, do szatana. I ci Orficy, jeden z Pierwszych Orfików, niejaki Pitagoras, znany nam skądinąd, doszedł do wniosku, że. Znaczy, bo ich problem był taki: jeżeli ludzie są bogami, to rzeczywistość, otaczający nas świat, katolicy by powiedzieli prawo naturalne, temu przeczy. Znaczy wciąż od świata materialnego otrzymujemy sygnały, że bogami nie jesteśmy. Czyli, jeżeli chcemy przyjąć, że jesteśmy bogami, musimy odrzucić ten świat. Czyli ten świat nie może być tym światem, tylko jest zupełnie czymś innym. No i Pitagoras doszedł do wniosku, że to jest pewien szyfr, pewien przekaz od jakichś bogów, który dotyczy tego, jak my tymi bogami mamy zostać. No i teraz jeżeli się szyfr odczytuje, no to najlepiej zastosować matematykę, prawda? Bo z reguły szyfry opierają się na wyższej matematyce. Pitakoras zaczął uprawiać wyższą matematykę i zaczął jakby próbował czy przekładał rzeczywistość na liczby, później te liczby na litery i wychodził mu przekaz, wy zostaniecie bogami, zostaniecie bogami w taki, a nie inny sposób. I ci Żydzi, którzy wystąpili przeciwko Chrystusowi, oni tą technikę przenieśli do Starego Testamentu i ogłosili, próbowali ogłosić Żydom, że Stary Testament to jest przekaz dla Motłochu, a w nim jest zaszyfrowany przekaz prawdziwy dla wybranych. I że oni odczytują ten przekaz. No i zaczęli odczytywać ten przekaz. W ten sposób powstała święta. W cudzysłowie oczywiście księga Kabały, księga blasku, hazohar. która częściowo jest przetłumaczona, znaczy fragmenty są przetłumaczone na Polski, także można sobie poczytać. I tam jest taki przekaz, że Jahwe mówi do Adama, najważniejsze objawienie otrzymuje Adam. Mhm. Jahwe mówi do Adama, słuchaj, ja nie jestem takim najwyższym Bogiem, ja jestem pomniejszym Bogiem, ja odchodzę z tego świata, ale zostawiam wam przesłanie. Wy wybrani będziecie bogami, przy zastosowaniu magii dojdziecie do pełnej władzy nad światem, władzy dusz, władzy politycznej, władzy gospodarczej, wszystkie inne religie są dla motłochu, to są takie trucizny. No I kabaliści zaczęli działać w Europie, znaczy początkowo zaczęli działać w ramach narodu żydowskiego, ale ten naród ich szybko odrzucił jako właśnie obce ciało w stosunku do judaizmu. I wtedy zaczęły powstawać wspólnoty jakby mieszane, znaczy nie tylko żydowskie. Początkowo to było, była alchemia. No, alchemia tak naprawdę to była doktryna różokrzyżowa, czyli doktryna religijna, która mówiła, że trzeba naśladować Chrystusa, a w pewnym momencie mówiła, no bo wszędzie było chrześcijaństwo, to nie można było jakby na początku zaczynać od szatana, prawda? tylko naśladujemy Chrystusa. Później mówili, no teraz jesteśmy już równi Chrystusowi. Później mówili, no a teraz już przegoniliśmy Chrystusa, jesteśmy lepsi od Chrystusa. I w pewnym momencie niektóre Loże różokrzyżowe zaczęły przekształcać się w Loże Masońskie. Inne Loże różokrzyżowe mają swoją kontynuację do dzisiaj. Mhm. No to ważne informacje Pan przekazał wstępne. A więc masoni przejęli tę symbolikę twórców katedr. Dzisiaj mamy wciąż i cyrkiel, i, i kielnie, i, i jakby to z niemiecka powiedzieć waserwagę, prawda, czyli poziomice. Te symbole zostały. Panie doktorze, dlaczego masoni, wiemy, że są, ale z drugiej strony niby gdzie oni są? Dlaczego się nie afiszują przynależnością do tej organizacji? Dlaczego działają w ukryciu? Czy z dwóch powodów. Pierwszy powód jest historyczny, to znaczy w Europie, w kulturze i cywilizacji chrześcijańskiej oni nie mieli szansy na działanie jawne, bo by byli natychmiast zanegowani, nie mieliby zwolenników. Drugie, że to są, tak jak mówi Kościół, pomocnicy szatana na ziemi, czyli jeżeli zadamy pytanie, jakie są dwie podstawowe cechy szatana, skąd on się wziął, z jakich wad, powiedzmy, no to odpowiedź jest taka: pycha i nienawiść. Podstawowa jest pycha. To pycha zrodziła szatana. I pycha, jak my wiemy katolicy one, mamy do niej skłonność ze względu na grzech pierworodny natomiast najłatwiej w pułapkę wpychy wpadają elity wpadają ludzie inteligentni zdolni utalentowani geniusze ci którzy zdobyli wielkie pieniądze którzy zdobyli pozycje w świecie władzę. no i ci ludzie w pewnym momencie dochodzą do wniosku nie jestem jak ten niektórzy oczywiście się niektórzy nie jestem jak ten motłoch ja jestem kimś więcej ja nimi gardzę, bo ja jestem półbogiem, ja jestem bogiem. Tego nikt nikomu w oczy nie powie. No więc z tego powodu to ukrywali. I trzeci powód, jak wiemy jakby z historii, to nim jeszcze były służby specjalne na świecie, to Masoneria już miała swoje służby specjalne. Pierwsze służby specjalne miał Rothschild i uznali, że działanie właściwe dla służb specjalnych jest najbardziej skuteczne, a działanie właściwe dla służb specjalnych to jest działanie tajne. Więc te trzy dzisiaj jakby już nie, wydaje się, że nie muszą ukrywać swojej doktryny i, i często o niej mówią coraz bardziej wprost, natomiast ukrywają przynależność, bo to ukrycie tej przynależności pozwala być na większą skuteczność. A zgodziłby się pan wystąpić z masonem przy mikrofonie? Znaczy raz się pojawiłem w telewizji Polski, dawno, dawno temu z masonami i stwierdziłem, że nigdy więcej to jest tak jak z islamistami. Znaczy satan jest ojcem kłamstwa i jeżeli się poruszamy na takiej płaszczyźnie, że, że wszystko może zostać zaprzeczone wbrew oczywistym faktom, no to dyskusji nie ma. Tak, ale wracając jeszcze do y, symboliki. Znamy ich z różnych sztychów, zdjęć, ale i współczesna masoneria nawiązuje do starych tradycji. Noszą te śmieszne fartuszki. Czy to nie jest deprecjonujące dla nich? Znaczy, pamiętajmy o jednym, że dla masonów podstawowa jest symbolika. Dlaczego? Dl dlatego, że symbolika to jest język magii, a magia jest ich narzędziem podstawowym. Także oni wierzą, że te wszystkie znaki, że te wszystkie zewnętrzne formy no dają jakąś siłę, moc, obronę itd. Masoneria nie jest organizacją demokratyczną. To jest chyba oczywiste, czy ma jakieś mechanizmy wewnątrz, które nawiązują do zasad demokracji. Nie, no, nie ma czegoś takiego. Tam są stopnie w wtajemniczenia, które odpowiadają, można by tak powiedzieć przez analogię, stopniom wojsku. Na te stopnie nie uzyskuje się poprzez wybory, tylko ktoś je nadaje, ktoś je proponuje, ale oprócz stopni są jeszcze oczywiście stanowiska, które też są rozdzielane. Natomiast. Jeżeli wspomniałem, że ona ma strukturę służb specjalnych, no to tym bardziej, tym bardziej tam, nie, znaczy tam jak na, Tak naprawdę nikt nie wie, kto i o czym decyduje. Jako katolik bym powiedział, że tak naprawdę to decyduje szatan. Natomiast jeżeli ktoś chciałby zrozumieć, jak funkcjonuje masoneria strukturalnie. No to warto postudiować historię gieru. Aleksander Dugin, doradca Putina, ważna osoba w Rosji, nie ukrywa tego, że gieru zawsze było tajnym zakonem okultystycznym, czyli tak naprawdę to jest masoneria, tylko tyle że rytu francuskiego. I z historii Gieru wiemy, że komuniści się szybko zorientowali, że to jest jakieś obce ciało, i od Lenina przez Stalina po kolejnych przywódców komunistycznych próbowali urwać łeb tej hydrze. To znaczy, zmieniali dowódców, szefów Gieru, i się okazywało, że to niczego nie zmieni. To znaczy, dowództwo, dowództwo Gieru tkwiło gdzie indziej i nikt nie wiedział, i do dzisiaj nikt nie wie, gdzie ono jest. No tak. I pewne funkcje w. W masonerii się dziedziczy, no, wspomniał pan Dugina, toż to syn również generała KGB. Znaczy to jest generała Gieru. Gieru przedtem było. No KGB, znaczy, tak? To jest bardzo ciekawe, że jak zaglądamy do Wikipedii, rosyjskiej Wikipedii, pod biografię Dugina, to nie ma tak jak u nas, że na pierwszym miejscu urodzony tego a tego roku w tym a tym mieście, tylko pierwsza informacja jest syn generała Gieru. Tak. No zresztą inni doradcy też mają właśnie tego typu pochodzenie. Czyli to nie jest organizacja ani demokratyczna, nie składa żadnych sprawozdań finansowych, programowych. Jest, a jej nie ma. W związku z tym taka działa w takiej atmosferze tajemniczości. No nie do końca, bo jak byłem na zaproszenie Polonii w Oslo to w Oslo w centrum jest taki duży gmach napisany na nim jest parlament ale po drugiej stronie ulicy jest gmach równej wielkości i napisane jest na nim loża masońska i obok jest parking napisane parking tylko dla masonów obok jest restauracja napisane restauracja tylko dla masonów i jak byłem w Norwegii w innych miastach to zawsze naprzeciwko ratusza był duży budynek z napisem loża masońska także yy, to, że ona jest taką tajemniczą organizacją, to jest raczej specyfika krajów katolickich, gdzie po prostu jawnie nie może funkcjonować. A kobiety mogą należeć do masonerii? Znaczy masoneria jest przynajmniej dwie podstawowe. Masoneria rytu szkockiego, czyli ta ortodoksyjna i tam nie mogą należeć ani kobiety, ani kolorowi. Natomiast masoneria rytu francuskiego, tam są loże dla niebiałych i loże kobiece. Tak. Kiedy my mówimy o masonerii mamy pewien problem, bo w historii Polski mieliśmy kilku znanych polskich masonów, szczególnie w czasach, kiedy Polski nie było na mapie Europy, którzy swoją działalnością jednak wywoływali wpływ na możnych tego świata i celem ich było m.in. odzyskanie przez Polskę niepodległości powrót do, do Europy. Mógłby pan wymienić trochę... Polskich masonów, tych bardziej zasłużonych? Znaczy, tu trzeba być bardzo ostrożnym, dlatego że masoneria zawsze budowała swoją czarną legendę, to znaczy starała się wszystkich przekonać, że ona zawsze i wszędzie była i, i najwięksi do niej należeli i przez całe e, dziesięciolecia twierdziło się na przykład, że Tadeusz Kościuszko był masonem, a teraz ci historycy masońscy. Mówią nie, nie był. Niestety nie był masonem, ale możemy go nazwać Wolnomularzem bez fartuszka, ponieważ przyjmował podobne poglądy co Masoneria. No, także no, wiemy, że Walerian Łukasiński był Masonem, tylko że w Polsce było to, to dziwne, bo na przykład Adam Mickiewicz należał 8 miesięcy do Masonerii, bo mu się wydawało, jak wielu Polakom, jak zapewne Walerian, Walerianowi Łukasińskiemu, że to jest dobra struktura ze względu na to, że jest tajna żeby ją wykorzystać do walki o Polskę. No i szybko się orientowali, znaczy przynajmniej Adamickiewicz się po 8 miesiącach już zorientował, że to nie da się wykorzystać masonerii. Każdy, kto próbował wykorzystać masonerię, był wykorzystany przez masonerię, albo kończył tak jak Walerian Łukasiński, czyli najdłuższy, najdłu, najdłużej w więzieniu, nie wiem czy nie w historii. prawda? Europy. Natomiast w Polsce te dwie masonerie funkcjonowały odmiennie, ponieważ masoneria rytu francuskiego uważała, że Polska nie powinna odzyskać niepodległości, powinna zostać republiką kolejną Rosji sowieckiej i dlatego Piłsudski doprowadził do całkowitego zlikwidowania i zdelegalizowania tej masonerii. Natomiast masoneria rytu szkockiego ze względów taktycznych ona się opowiedziała za niepodległością i, i z kolei do niej Piłsudski wysyłał swoich oficerów, bo wierzył w to, że, że to on nad masonerią będzie panował i będzie nią manipulował, co okazało się błędem i do tego błędu przyznano się, delegalizując masonerię w Polsce w 1938 roku jako organizację wrogą Polsce. Mówi się, że masoneria rytu szkockiego miała decydujący wpływ na przyjęcie Polski do struktur NATO. Czy są jakieś na to dowody? Nie, no zgoda. To znaczy tak, masoneria rytu francuskiego to w tej chwili to jest przede wszystkim Rosja. Znaczy ona tkwi w Rosji, to, to są te wpływy. Natomiast masoneria, czy masoneria rytu szkockiego ma swoją siedzibę w Waszyngtonie i jej wpływy w Stanach Zjednoczonych są olbrzymie, jeżeli nie decydujące. Przede wszystkim ma, panuje nad światem finansów i bankowości, prawda? ale nie tylko, bo oczywiście poprzez pieniądze również nad mediami w znacznej mierze i, i, i politykami. Także tutaj ona miała decydujący głos, zresztą tak jak wiemy dzisiaj prawda, w Wiałcie, tylko Stalin nie był Masonem, natomiast na Stalin to był człowiek, który nie mógł być Masonem, bo on się sam uważał za najwyższego. Prawda? Opium dla Mas. To po Leninie z kolei tak interpretowano religię na skrość w masoński sposób, można by powiedzieć. Mm -hmm. No to powoli, powoli już coś wiemy na ten temat. Może jeszcze, jakie sobie masoneria stawia cele. Jak się dzieli, to wiemy, to są te dwa ryty. A co je łączy? Znaczy łączy je po pierwsze zniszczenie chrześcijaństwa. Wszędzie tam, gdzie masoneria się pojawiała, to najbardziej widać było w działaniu masonerii rytu francuskiego. Dla Rosja. Włochy, walka z państwem watykańskim, Meksyk, eksterminacja kościoła, więc zniszczenie, walka z Chrystusem, mówiąc inaczej, a drugie osiągnięcie władzy i masami powtarzają jedną istotną rzecz. Najbardziej zależy nam na rządach dusz. To jest prawdziwa władza. No, także rządy dusz niekoniecznie się uzyskuje przez policję, wojsko i pieniądze, chociaż te wszystkie trzy czynniki są przydatne. Natomiast oczywiście mówią, powtarzają, to się pojawia w ich dokumentach o rządzie światowym, o jednej religii, jednej walucie, o, o, o jednej zjednoczeniu wszystkiego. To, to wynika z ich doktryny metafizycznej też. Czyli panteizmu, prawda? Wszystko jest Bogiem, wszystko jest jednym i, i w tym wszystkim my jesteśmy tą głową tego, tego Boga. Zróbmy tutaj chwilę przerwy. Za chwilę będę pytał, czy masoni wyznają islam, bo to jest bardzo ciekawe zagadnienie, ale zróbmy sobie chwilę spokoju. Trójka na poważnie. Za 22 minuty godzina pierwsza. Doktor Stanisław Krajski, polski historyk, filozofii jest gościem naszej audycji. Panie doktorze, jak zapowiadałem w pańskiej książce zatytułowanej Masoneria, Islam, Uchodźcy, czy czeka nas wielka apokalipsa, pisze pan, że masoni wyznają Islam. Jak to jest możliwe? Znaczy tak. Pierwszy raz do tej informacji dotarłem w 1993 roku, kiedy przygotowywałem swoją pierwszą książkę o masonerii, Masoneria Polska 1993. Wtedy się pojawiła na rynku polskim książka niejakiego Dima Szoła, Śmiertelna Pułapka. To była książka napisana przez masona amerykańskiego, który doszedł do 33. najwyższego stopnia wtajemniczenia masonerii. I następnie zaczął tracić wzrok, zapytał się swoich kolegów Masonów, no jak ma ratować ten wzrok. Oni go posłali do najlepszego okulisty na świecie. Ten okulista go wysłuchał i powiedział, musi pan czytać Pismo Święte. I on się nawrócił. I wtedy napisał tę książkę Śmiertelna Pułapka, gdzie ujawnił tyle, ile mógł ujawnić, żeby uratować swoje życie. Znaczy, pewnych tajemnic wyraźnie nie mógł zdradzać. I m.in. napisał, że na 32 stopniu wtajemniczenia masoni składają przysięgę na Koran, uznają Allaha za swojego Boga, Boga zemsty, Boga swoich ojców i mówią, że jest to jedyna droga dla masonów. Uznają, że to jest jedyna droga. I teraz zauważmy, oni nie przechodzą na islam, oni wchodzą na teren islamu, żeby go szybko opuścić. To znaczy jest to jedyna droga do tego punktu dojścia. Jest to pewien, pewien etap. No i y, ten 32 stopień wtajemniczenia jakby coraz bardziej jawny sposób funkcjonuje przynajmniej w Stanach Zjednoczonych. Mm. A odzyskał wzrok? Nie odzyskał, 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 odzyskał. Odzyskał, napisał tą książkę, tak bez pomocy mhm. niczyjej. No i teraz pytanie, jak, dlaczego, dlaczego tak? Dlaczego tak? Prawda? I odpowiedź jest prosta, jeżeli sięgniemy do korzeni obu religii, bo to są dwie religie. Masoni to jest kabała. I y, oni zresztą mówią tak, że y, religia to jest białe światło, które przechodzi przez pryzmat i y, jakby przechodziło przez pryzmat, czyli pojawiają się różne kolory. Y, I te wszystkie religie, które są na świecie, to są ten czerwony, zielony, niebieski. Ale to jasne światło to jest kabała. I teraz pamiętajmy, co mówiłem wcześniej, że ta kabała się wywodzi y, z orfizmu, który jest religią tajnych, tajną religią elit greckich. I teraz tu warto by jeszcze dodać, że ta religia są dwie cechy charakterystyczne. Po pierwsze to jest pogaństwo. To jest pogaństwo konsekwentne, to znaczy pogaństwo się zaczyna w ten sposób, że jeden czci słońce, drugi księżyc, trzeci rekina, czwarty noc. I później ci poganie się spotykają i się wymieniają tymi bogami. No i w pewnym momencie pogaństwo przybiera taką postać, że tych bogów jest mnóstwo. No i oni zaczynają myśleć, bo ta kultura gdzieś tam wzrasta. Refleksja intelektualna jakaś się pojawia. No i dochodzą do wniosku, że jeżeli jest tylu bogów, to znaczy, że wszystko jest bogiem. jeżeli wszystko jest bogiem, no to zadają sobie pytanie, jak to jest możliwe i gdzie jest moje miejsce? I w ten sposób w starożytnym świecie Europy ujął to ostatecznie ploty w swoich eneadach, którego wszyscy uczyliśmy się na wykładach z historii filozofii. Czyli ujął to w ten sposób, że na początku jest jakaś jednia absolut, jakiś taki super Bóg, który jest taki super, że nie jest osobą, yy, że nie ma intelektu, nie ma woli, nie jest konkretem. Yy, czyli ten Bóg niby jest super doskonały, a jest jakoś niedoskonały. I ten Bóg sobie to uświadamia i zaczyna się sam zastanawiać nad tym, jak osiągnąć pełnię doskonałości i zaczyna się rozwijać. Czyli znaczy na drodze emanacji, na drodze hipostaz, Zaczyna, zaczyna wypromieniowywać siebie y, swoją boskość, żeby ją sobie do końca uświadomić, by ją sobie obejrzeć. I na tej drodze powstają inni bogowie, ci inni bogowie, ludzie, rośliny, zwierzęta itd. Masoneria, dla masonerii doktryna Platona to jest ich teologia. Natomiast w świecie arabskim była dokładnie taka sama sytuacja. To znaczy, wzrastało pogaństwo, było coraz więcej bogów. Zaczęła zachodzić taka refleksja, podobna jak w Grecji i Rzymie. I wśród tych bogów był jeden Bóg, Bóg Księżyca, który nazywał się Allah. Jak jeszcze o islamie nikt nigdy nie słyszał, bo jeszcze się islam nie pojawił. I ten Allah to. Oni się go bali. To był właśnie Bóg zemsty. To był taki najdoskonalszy Bóg, okrutny, nieosobowy, bez intelektu, bez woli. I przyszedł Mahomet i powiedział: Nie ma Boga poza Allahem. I dla tych pogan arabskich to nie było zaskoczenie, prawda? No bo oni wiedzieli: To jest najsilniejszy Bóg. Jak będziemy czcili innych bogów, to ten najsilniejszy Bóg się na nas zemści. Więc lepiej skupić się na Allahu. I jak już powstał islam, no to później pojawili się teolodzy islamu, prawda, którzy coraz bardziej jakby rozpracowywali tą doktrynę zawartą w Koranie na księgi, tezy teologiczne. I oni zbudowali, co możemy się dowiedzieć z każdego podręcznika historii i filozofii, poczynając od starych podręczników, ale dobrych Jana Legowicza, po dzisiejsze, nowoczesne, współczesne podręczniki że cała teologia i cała filozofia islamu zbudowała się na plotynie. Na, czyli korzenie intelektualne, teologiczne i filozoficzne masonerii i islamu są dokładnie te same, w związku z tym podstawowe tezy tak naprawdę są dokładnie te same. I jeżeli sięgniemy w głąb islamu, no to wszyscy jego fani, wszyscy jego znawcy powtarzają, gdyby usunąć z islamu sufizm, to by została sama ideologia. Istotą religijną islamu jest sufizm. A jeżeli przyjrzymy się sufizmowi, to jest dokładnie to samo, co kabał. Dokładnie. No i na siódmym stopniu, można by powiedzieć, islamskiego wtajemniczenia, chociaż tam się mówi o stopniach duchowości mnie wtajemniczenia, na siódmym stopniu ten wyznawca islamu mówi dotąd mówiłem, że nie ma Boga poza Allahem, teraz mówię nie ma Boga poza mną. Znaczy dokładnie ta sama teza, człowiek zostaje Bogiem i pojawia się taka informacja, że, że wyznawca islamu będący na tym etapie nie podlega prawu moralnemu. Może cudzołożyć, może zabijać, może kraść. Dla niego to nie jest ani kradzież, ani zabijanie, ani cudzołóstwo. I teraz jakby ostatnia rzecz. Znaczy ta ostatnia rzecz to już jest takie spojrzenie po katolicku, prawda? To znaczy Kościół uczy nas w dokumentach, że masoneria jest pomocnikiem szatana na ziemi. Kościół w swoich dokumentach, czy w Piśmie Świętym jest to samo napisane, magia to jest... To jest cudzołóstwo z szatanem. To jest oddawanie się szatanowi. Teraz zaglądamy do Koranu i weźmy jakiegoś pierwszego z brzegu księdza, ewentualnie zwróćmy się do jakiegoś egzorcysty i powiedzmy mu tak, proszę księdza, przychodzi do mnie duch od 20 lat. Ten duch mówi mi, że je nazywa się święty Michał, święty Archanioł Gabriel. I on mi powtarza w kółko co trzeci dzień, Chrystus nie jest Bogiem, Chrystus nie jest Synem Bożym, Chrystus nie został ukrzyżowany, Chrystus nie zmartwychwstał, nie ma Trójcy Świętej. Proszę księdza, co to jest za duch? Czy to na pewno jest Archanioł Gabriel? No to każdy ksiądz mi odpowie, nie, to jest szatan. To jest szatan. Czyli, Koran powstał na zasadzie objawienia dokonywanego przez 20 lat Mahometowi, Mahometowi przez ducha, który do niego systematycznie przychodził i który mu się przedstawiał jako Archanioł Gabriel i który mu to w kółko wkładał w głowę. Chrystus nie jest Bogiem, Chrystus nie jest synem Bożym. No i niektórzy mówią, my jeszcze tak na uczelni katolickiej, znaczy studiowałem w Akademii Teologii Katolickiej, że Islam jest nam bliski, bliski, między innymi dlatego, że przypisuje Chrystusowi szczególną rolę w dniach ostatnich. I w ostatnich latach pojawiło się sporo artykułów badaczy katolickich, polskich kapłanów, którzy mówią, no tak, to prawda, tak jest w Islamie, tak jest w Koranie, tylko co tam jest napisane, że Chrystus przyjdzie jako wyznawca Islamu, żeby wymordować ostatnich chrześcijan, resztki chrześcijan zniszczyć wszystkie kościoły i połamać wszystkie krzyże. No to kto przypisuje taką rolę, kto może przypisywać taką rolę Chrystusowi? I odpowiedź jest no tylko Lucyfer i oczywiście jak tu jest mowa o kimś, kogo nazywa się Chrystusem, to to też nie jest Chrystus. No czyli tu oprócz tych źródeł filozoficzno-teologicznych, identycznych dla islamu i masonerii, mamy jeszcze jakby tą samą personalne źródło. Tak, czyli Allah to Bóg Księżyca, od tego się zaczęło. Stąd ten półksiężyc jako W symbolice masońskiej. No i w symbolice islamu, że... tak. Mekka to sanktuarium dla Boga Księżyca, najświętsze miejsce pogańskiej Arabii jeszcze przed pojawieniem się Mahometa. Tak jest. A Mohamed i jego religia, w której pojawiają się powstacie z Nowego Testamentu Chrystus, Matka Boska, tak się mówi, że jest nam dlatego bliski, ponieważ Chrystus jest jednym z proroków, a Matka Boska otoczona jest wielką czcią. To ma być dowód na to, że ta religia zawiera w sobie elementy chrześcijaństwa, nie jest w sprzeczności do chrześcijaństwa. Tymczasem to objawienie Gabriela prowadzi Mahometa do zupełnie innych wniosków. On to wszystko spisuje, te objawienia. One są dopisywane potem przez innych. Yy, ajatolachów czy muzeinów. Czy w tradycji. Tak. Tak. I tworzy się przez to przez to religia, która czy ona jest w miarę jednolita, czy ona tworzyła się przez lata, uzupełniała się. Czy mamy jeden islam, o którym możemy z całą pewnością powiedzieć, czy musimy tworzyć opisywać jego ewolucję. Znaczy, trzy rzeczy. Pierwsza rzecz, kwestia początków islamu, ewidentnie jest Koran, prawda? I teraz wszyscy czytają ten Koran. Tylko, że podstawowa nauka islamu mówi, że jeżeli jest młodsza księga i starsza księga i jest sprzeczność pomiędzy nimi, to trzeba brać to, co jest. W ostatniej księdze, prawda? Na to znaczy sunna, tak, jest młodsza w stosunku do... Znaczy są do różne, różne te księgi i pierwsze księgi były napisane na początku tych 20 lat, ostatnie na końcu tych 20 lat. Czyli to, co jest napisane na końcu, jest ważniejsze niż to, co jest na początku. Tam jest dużo sprzeczności, ale, ale to się znosi, prawda? Więc to jest pierwsza rzecz, że oni bardzo często znaczy wyznawcy islamu jak z nami rozmawiają to mówią no przecież w Koranie są napisane takie pozytywne odniesienia do chrześcijaństwa ale one są napisane w pierwszych księgach a później już nie liczą się te późniejsze księgi drugie że znaczy tam występuje masę sprzeczności tak i tak prawda? także to sobie można analizować w tej weftę i Powiedzmy, jeżeli się spotkamy wyznawcę islamu i powiemy mu, Allah jest wielkim Bogiem, jest to Bóg osobowy, ma intelekt, ma wolę, to to jest herezja. Y, dlatego, znaczy, za to by nas zabili, prawda? bo Allah jest tak wielki, że nie jest konkretny... Nie wolno mu niczego przypisywać. Nie wolno mu niczego, żadnej... żadnej przypisanie mu jakiejkolwiek cechy jest y, obrażeniem. O, tak. Czyli Allah nie może mówić, bo on nie jest osobą, nie ma własnego intelektu, Dlatego objawienie przynosił niższy byt boski, czyli Archanioł Gabriel, którego sobie wzięli zresztą od nas, prawda? Bo Zna tak. znamy go ze zwiastowania. I, e, I teraz jest ciekawe, że w Koranie się nagle pojawia taka rozmowa Allaha z Chrystusem, tak, kiedy e, gdzieś tam w połowie. Allah, który nie mówi, jakby się powiedziało dzisiaj wyznawcy islamu, że Allah coś powiedział, no to, to byłaby, uznałby to za herezję, a tam nagle pojawia się Allah, który mówi do Chrystusa, słuchaj, słyszałem, że ty przedstawiasz się jako syn Boży, jako Bóg. Na co Chrystus odpowiada, nie, jedynym Bogiem jest Allah, jedynym Bogiem jesteś ty, natomiast te słowa wkładają mi w usta kłamliwi chrześcijanie. Czyli oni kłamią. Ja nic takiego nie mówiłem. Ja uznaję tylko Ciebie za Boga. Ciebie Allahu. No to co z tego wynika, że, że ta osoba, która występuje w Koranie jako Chrystus, to nie jest Chrystus, prawda? Ale. Allah, wędrował przez, te, Allah Mohamed. Ma, Mahomet wędrował przez te 20 lat razem z uczniami, często przez pustynię, na piechotę, w związku z tym oni nie mieli czegoś takiego jak papier itd. i tak e, dalej. Dostojewski twierdził, że Mahomet po prostu miał napady padaczki i podczas tych napadów padaczki e, miał wizje e, patologiczne. Dostojewski twierdził to na tej podstawie, że sam miał napady padaczki i miewał podobne wizje. W każdym razie to było tak, że Mahomet szedł powiedzmy przez pustynię, nagle padał, dostawał drgawek, oblewał się potem, uczniowie przykrywali go kocem, drgawki mu przechodziły, był nieprzytomny, wpadał w trans i udzielał objawienia. Znaczy przez niego mówił Archanioł Gabriel. I ci uczniowie to spisywali na kamieniach na muszlach, na kawałkach drewna, na czym się dało. I później to tachali, część tych kamieni oczywiście pogubili, część nie potrafili sami odczytać, później to przepisywali różni ludzie na zasadzie głuchego telefonu, więc my dokładnie, nikt dokładnie nie wie, co tam naprawdę było wtedy, kiedy coś zmieniono, a kiedy czegoś nie zmieniono. No i wreszcie ostatnia rzecz, pamiętajmy o tym, że w islamie nie ma papieża, nie ma urzędu nauczycielskiego, więc jeżeli w chrześcijaństwie powiedzmy mamy protestantyzm, katolicyzm prawosławie no to jakby no przynajmniej my katolicy wiemy, że katolicyzm jest tym który tego pilnuje prawda? tej prawdy, wiary przekazu, natomiast tam po pierwsze nie ma czegoś takiego, ale tam się zrodziły różne nurty, jak wszyscy wiemy Naj, najmłodszy jest wahabizm i można powiedzieć, że to jest taki islamski protestantyzm. Tylko, że no jest pytanie, co jest silniejsze w tym islamie, czy ten protestantyzm, czy jakiś inny, inny nurt. I wydaje się, że zwycięża ten islam, który jest najbardziej konsekwentny, najbardziej wierny tradycji i, i temu, co jest napisane w Koranie, czyli ten Islam, który chce zwojować siłą cały świat. Tak. Wahabizm. No to jeszcze jedno słowo. Sufizm. Sufizm. To też jest element religii islamskiej. Mówi się, że szuka ukrytych znaczeń w Koranie, tak? Czyli bliski gnozy. Znaczy to jest, znaczy, i to, znaczy gnoza jest bardzo silna znaczy w islamie i postępowanie takie, jakie było w kabale, to znaczy przypomnę, kabaliści odczytywali zaszyfrowaną, znaczy zaszyfrowany przekaz w Starym Testamencie, no to wielu wyznawców islamu, znaczy elit islamskich, bo trzeba pamiętać, że... My pewnych rzeczy tutaj nie możemy zrozumieć, dlatego że dla nas chrześcijaństwo jest jedno, to znaczy jedno jest dla robotnika, jedno jest dla ucznia, jedno jest dla profesora, jedno jest dla papieża. Prawda? Natomiast islam nie ma, ma różne wersje dla prostych ludzi, takich analfabetów na pustyni, którzy tam pędzą przez tą pustynię wielbłądy i ma swoją postać dla kupców czy, czy dla elit. I dla elit tam często występują elementy alchemii, czysta kabała i oni wczytują się w Koran czy w tradycję, odnajdując tam ten zaszyfrowany przekaz. Mhm, tak. no, I realizacja tego przekazu jest jakby podstawą, no bo to elity decydują o tym, co, co się robi, a nie ci prości ludzie. Znaczy, tak. no, jak się mówi, że są wyznawcy islamu, którzy no, są ludźmi pokoju, no to oczywiście można sobie islam zinterpretować jak się chce. To jest raz, znaczy Koran. Dwa, że yy są te różne nurty, ale poza tym też pamiętajmy o tym, że, że tak jak w chrześcijaństwie są, letni chrześcijanie i gorliwi chrześcijanie. Można powiedzieć, że gorliwi wyznawcy islamu z natury muszą nienawidzić Chrystusa. I tu mamy przykład Arabii Saudyjskiej. Prawda? No właśnie, jeszcze jeden podział bardzo istotny, polityczny i militarny, sunnici i szyici. Arabia Saudyjska to islam sunnicki, tak jak państwo islamskie, to, które powstało na terenie Iraku, Syrii. Z kolei największy wróg sunnitów to Irak, gdzie dominuje w 90% odłam religii islamskiej szyickiej. To też te różnice wynikają z historii islamu. Szyici są jak gdyby współczesną wersją islamu. Tak to chyba należy interpretować. Różnice dotyczą jakichś kwestii dynastycznych, ambicjonalnych. No to też bardzo ciekawa sprawa do, do osobnego omówienia, ale ten podział okazuje się, że jest niezwykle głęboki. Ta nienawiść między tymi odmianami islamu no, równa się nienawiści islamu do chrześcijaństwa. No tak, tylko że y, zobaczmy jedną rzecz, jak w naszej telewizji obrońcy islamu, czy po prostu ci, którzy reprezentują islam, mówią przecież, państwo islamskie morduje wyznawców islamu, no to morduje tych takich jak, jak tych, którzy reprezentują, y, Arabia, reprezentuje Arabia Saudyjska, no to zobaczmy, to, to, to miały być ten dobry islam prawda? w Arabii Saudyjskiej, bo Arabia Saudyjska to takie europejskie prawie państwo, które współpracuje ściśle z Ameryką, prawda, to sojusznik Ameryki. No to teraz na chwilę się chociaż przyjrzyjmy, co się dzieje w Arabii Saudyjskiej. Tam państwa typu Szwecja czy Szwajcaria nie mogą wywieszać, ich ambasady nie mogą wywieszać swoich flag, bo jest krzyż. Kiedy Arabię Saudyjską przed Irakiem mieli bronić amerykańscy żołnierze, to przed wkroczeniem na teren Arabii Saudyjskiej musieli zdjąć krzyżyki zostawić różańce i kapelani wojskowi nie mieli wstępu na teren Arabii Saudyjskiej. Na, na, w Arabii Saudyjskiej udział we wspólnej modlitwie chrześcijańskiej lub udział we mszy świętej karany jest śmiercią. Prawda? I najbardziej taki szokujący przypadek to, bo tam jest coś takiego, co się nazywa policją religijną prawda? i był taki oficer policji religijnej, który miał córkę. 16 lat i ta córka przeszła na chrześcijaństwo. Więc rodzice wezwali córkę i powiedzieli, masz dwie godziny na to, żeby wrócić z powrotem na łono islamu. Inaczej się zabijemy. Prawda? I ona wróciła do swojego pokoju, napisała tylko na Facebooku, że nie wyprze się Chrystusa. Rodzice poprosili ją do siebie, matka wyrwała jej język, ojciec wyprowadził ją przed dom, podlał benzyną i podpalił, i oczywiście całe społeczeństwo i władze Arabii Saudyjskiej uznali, go, uznali to, tych rodziców za bohaterów. Mhm. No to mamy przykład tego łagodnego islamu. Natomiast, oczywiście, tam, gdzie islam jest mniejszością i nie może za bardzo podnosić głowy, no to siedzi cicho. Tak, jedyny kraj Arabia Saudyjska, w którym nie ma ani jednego, nawet najmniejszego krzyża krzyża kościoła katolickiego, a przecież obok Egipt. Chrześcijańskiego, żadnego, prawda? Tak. Protestanckiego też nie. Ma. Obok w Egipcie jeszcze około 6 milionów wyznawców chrześcijaństwa według starego chrześcijańskiego obrządku może jeszcze funkcjonować, chociaż też w dużym ograniczeniu. Proszę Państwa, już po pierwszej dwie minuty za chwilę będę pytał o dżihad i hijdżę. Doktor Stanisław Krajski, gość Trójki na Poważnie. Trójka na Poważnie, doktor Stanisław Krajski, autor książki pasjonującej masoneria, islam uchodźcy, czy czeka nas Wielka Apokalipsa? Panie doktorze Dżihad, no, znane, popularne słowo, okazuje się, że w islamie różnie interpretowane prosiłbym o wyjaśnienie. No i hidża, drugie określenie arabskie, a równie niepokojące i groźne. A czy... W Europie jest takie myślenie chrześcijańskie. Prawda? Nawet jak ktoś jest ateistą, to, to my myśli po chrześcijańsku. Eee, to znaczy, chrześcijaninem można zostać tylko dobrowolnie. Dlatego, że istota chrześcijaństwa polega na pewnej pozytywnej relacji pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Prawda? Czyli my wiemy, że Bóg nas kocha i stajemy się chrześcijanami, kiedy zaczynamy kochać Boga. Kiedy chcemy sami z siebie, spełniać Jego wolę, kiedy chcemy pracować nad sobą w takim kierunku, jaki nam Bóg wskazuje. Nie można zostać chrześcijaninem na siłę. Natomiast i, i, i nam się wydaje, że z innymi religiami to musi być identycznie. Bo z chrześcijaństwem jest tak, że jak pisał profesor Felis Koneczny, można pozostać Chińczykiem całe życie, ale można być równocześnie chrześcijaninem. To nie jest sprzeczność. To jest dodatkowa rzecz, to tak. jest dodatkowa rzecz. Natomiast w islamie nie ma żadnej relacji między Bogiem a człowiekiem. Jedyna relacja, która tam jest, to jest relacja strachu. No to znaczy, Allaha można się bać, czy należy się go bać, bo on ukaże. I jeżeli będzie się robiło coś, czego on chce to dostanie się nagrodę. I te nagrody będą takie dosyć specyficzne, prawda? takie prymitywne, można by powiedzieć, bo to będą churysy, alkohol, którego zabraniają całe życie, I inne takie materialne przyjemności, powietrzność prawda? w raju. E, czyli e, święta wojna. Prawda? Czyli dżihad. dżihad. Tak? Bezpośrednie tłumaczenie to święta wojna. E, to jest po prostu, bo tak... Naszym celem chrześcijan jest, idźcie na cały świat prawda, i ewangelizujcie. Spowodujcie, żeby inni byli uczniami Chrystusa. Czyli my mamy przekonać innych do tego, żeby pokochali Chrystusa. Natomiast islam ma doprowadzić do tego, żeby inni zostali poddani Allahowi. Poddani nie, przez, nie z własnej woli, bo to nie jest ważne, czy on chce, czy nie chce. Ważne, żeby on był poddany Allahowi. Prawda? Czyli, na przykład, jak się mówi o tym, że jedną z największych zbrodni w historii to była zbrodnia Turków na Ormianach, to się jakby nie wspomina, że to nie była zbrodnia Turków na Ormianach, tylko to była zbrodnia wyznawców islamu na wyznawcach chrześcijaństwa. Prawda? Oni wchodzili do jakiejś miejscowości, wieszali plakaty, na których było napisane, jeżeli wywiesisz białą flagę, to znaczy, że chcesz przejść na islam, jeżeli e, przejdziesz na islam, będziesz nasz, nic ci nie zrobimy. Mhm. Mordowali tylko tych, którzy nie chcieli przejść na islam. Mordowali czasami tak, że Zabijali wszystkich mężczyzn, a bo nie przychodzili do kobiet i mówili, no mężów już nie macie. Jeżeli nie przejdziecie na islam, to yy, was też zabijamy. I tam była masa męczenników, wielkich męczenników, wśród tych Ormian prawda, bo nie zgadzali się na przejście na islam. Tak, no też to bardzo mało znana historia, były dwie fale tych pogromów jedna. Pod koniec XIX wieku 200 tysięcy Ormian wymordowano, a potem 15, 1915, 16 to już prawie półtora miliona Ormian straciło życie. Ale wracając do dżihadu, świętej wojny, czyli niewiernym. Niewiernym dla islamu jest każdy, kto nie wierzy w Allaha. Czyli to nie jest tak, że jeśli wierzy ktoś w Chrystusa, to jest przez islam szanowany no bo też pozostaje niewiernym znaczy gorzej jeżeli ktoś wierzy bo nie ma boga poza allahem to jest podstawowy dogmat czyli jeżeli ateista w nic nie wierzy to nie mówi że jest jakiś bóg poza allahem natomiast chrześcijanie mówią że jest trójca święta no to według islamu to już jest trzech bogów, bogów. mówią że Chrystus jest bogiem czyli człowiek jest bogiem co w ogóle obraza czyli Ateiście można darować życie, natomiast chrześcijanom nie, prawda? Chrześcijanom nie można. I dżihad jest po prostu ewangelizacją w rozumieniu islamu, prawda? Znaczy my, robimy to my, chrześcijanie, robimy to pokojowo, bo nie da się nauczyć miłości za pomocą miecza. No, natomiast oni, dla nich jest to obojętne, znaczy najbardziej skuteczna jest ta metoda, znaczy najlepsza jest ta metoda, która jest najbardziej skuteczna. I y, święta wojna, no to zastraszenie, to może być zastraszenie, to może być manipulacja, to może być kłamstwo, prawda? bo wojna ma wiele różnych postaci. Dzisiaj się mówi o jakichś hybrydowych wojnach w wojnach medialnych i, i, i tak dalej, i tak dalej. Serial Wspaniałe stulecie jest tutaj takim przykładem wojny propagandowej. Prawda? To w samej Turcji było 1400 skarg do odpowiednika naszej Rady Radiofonii i Telewizji, że w tym serialu jest, są zafałszowania zarówno islamu, jak i kultury arabskiej. Prawda? Ale o to chodziło, żeby, żeby poprzez pewne kłamstwa przekonywać do islamu, bo nieważne, czy to jest oparte na kłamstwie, czy na prawdzie, czy siłą, czy, czy nie siłą. Mm -hmm. Więc ten dżihad dzisiaj, znaczy ataki terrorystów, to też jest jakby element dzika, dżihadu. Prawda? Tak. Y zamieszcza pan w swojej książce wypowiedź imama Aniema, nie wiem, francuskie nazwisko, Shadery. Pan Shadery, może ja przeczytam. I, bo on zwraca się bezpośrednio do, do nas, do, do Polaków. Pew, pewnego dnia prawo szariatu zostanie wprowadzone także w Polsce, bo wierzymy, że należy usunąć wszystkie opresyjne reżimy. Jeśli rządzi wami ktoś inny niż Allah, to jest to forma ucisku. Dzięki naszej polityce i ten wasz reżim zostanie usunięty, a ludzie będą szczęśliwsi. W Polsce macie rządy liberalnej demokracji, a w tym nie ma żadnych mocnych, trwałych wzorców. No, jaśniej, dobitniej, precyzyjniej chyba nie można e, powiedzieć. To znaczy, tutaj jest jeden taki ciekawy, dodatkowy element, że faktycznie, jeżeli przeanalizować Koran i, i, i tradycje, to z tego wynika, że każde państwo jest złe. Każda struktura jest państwu, państwowa jest zła. Czyli... W islamie kołacze się taka wizja super państwa wyznaniowego, która polega na tym, że państwo już w ogóle nie ma, zostaje same wyznaniowe. Prawda? To znaczy rządzą wyłącznie duchowni tylko poprzez realizację wskazań Koranu, czy wskazań tradycji. Nie ma urzędników, nie ma policji, nie ma wojska, znaczy wszystko robią wszyscy na, na rozkaz tych duchownych, którzy, jak się dowiadujemy z tych, tych tajnych jakby części islamu, są jakimiś półbogami, czy, czy bogami wręcz. I zauważmy, że tutaj jest faktycznie to, co wielu pisze o Koranie, że to jest odtworzenie sytuacji z tamtych czasów pogańskich czy bliskich pogaństwu, czyli to jest jakby wtłaczanie ludzi w pewne schematy prymitywnych czasów po to, żeby łatwiej nimi było zarządzać i żeby zachowywali się tak. No bo tylko tacy prymitywni ludzie mogą uznać innych ludzi za bogów mhm. albo bliskich bogów. A jedynym prawem jest dopuszczalnym jest prawo szariatu, czyli prawo podporządkowane nakazom, zakazom wymienionym w Koranie. Mhm. Panie doktorze, hidżra, hijra, islamizacja, podbój przez wędrówkę ludów, tak to należy z arabskiego tłumaczyć? To, znaczy, to jest skomplikowane bardzo, dlatego że znaczy jest dużo dyskusji wśród naukowców, religioznawców na temat tego pojęcia, bo ono początkowo oznaczało wydaje się trochę co innego. Dla mnie tutaj było bardzo ciekawe doświadczenie, bo ja po raz pierwszy z tym terminem się zetknąłem w księgach masońskich, gdzie oni już w XVI, XVII wieku go używali. Natomiast Wydaje się, że to było pojęcie, które czekało przez wieki na wypełnienie prawda? i że zostało wypełnione nie przez samych islamistów, tylko właśnie przez Masonów, to znaczy zostało wypełnione przez Europę. No, czyli to były doświadczenia XIX, a przede wszystkim XX wieku. Teologiczne doświadczenie. No, czyli piersi, uchodźcy cudzoziemscy robotnicy i, i, i islamiści docierali do Europy, bo w Niemczech, jak wiemy, to już było w XIX wieku i zaczęli się orientować, znaczy czy ich imami, czy ich duchowni zaczęli się orientować, że y, można dokonać, mówiąc naszym językiem, ewangelizacji, prawda? to znaczy islamizacji przez emigrację. Prawda? To jeden z imamów powiedział, zdobędziemy Europę przez brzuchy naszych kobiet. Prawda? i i takim wydarzeniem, które wstrząsnęło wieloma światami, w tym światem islamskim, no to była kwestia powstania państwa Kosowo. To była kolebka z serbskości, takie serbskie gniezno. I tam wyznawcy islamu się zaczęli pojawiać ze względu na to, że tam tamtędy przechodziła armia turecka w obie strony. Pod Wiedeń z powrotem i, i, i znowu pod Wiedeń tam próbowali dotrzeć. Później naszło tych Albańczyków. W, i, islamistów, oni zaczęli się rozmnażać i, i nagle y, zrobili taki, coś takiego, w co pewnie sami nie wierzyli, że y, zaczęli ogłaszać, że oni chcą państwo założyć, państwo Kosowo. No i nagle Europa się zgodziła. I zgodziła się Polska też. No, y, za czasów SLD o ile pamiętam. I, prezydent Lech. Kaczyński zdaje się miał odmienne zdanie. No tak, tak, ale mówię o, o formalnym, faktycznym postąpieniu tak. naszego państwa. I, I w ten sposób powstało, można powiedzieć, w środku Europy państwo islamskie. I teraz środowiska islamskie w Wielkiej Brytanii już mówią głośno o tym, że z pewnych miast angielskich powinno się zrobić sułtanaty, prawda, czyli państwa islamskie, czyli Hidżra to jest po prostu zajęcie terenu i uczynienie tego terenu terenem islamskim poprzez swoją obecność i poprzez wypychanie nieislamistów. Tak, i hidżra. Hidżra inaczej, inaczej, podobnie, podobnie rozwijała się. W Niemczech no to, jest, to są ci gasarbeiterzy tureccy, 2 miliony, których Niemcy w latach 60., -tych, 70. -tych ściągnęli i rzeczywiście rozruszali dzięki nim gospodarkę. To jest Francja, która ściągnęła z Algierii uchodźców, którzy byli po jej stronie w walce w Afryce z Algierią. To to Anglia, która zawsze miała swoje kolonie i przyciągała swoich ludzi. No i oni zostali, zaczęli zapraszać swoje rodziny. Zawsze są to grupy bardzo dzietne, które szybko się roznażają. No i w ten sposób poprzez hijrę można dokonać bezkrwawego podboju Europy. Albo w pewnym momencie krwawego, ale już armie uderzają jakby ze środka, prawda? Bo z tych get islamskich. Tak. Dobrze, to przejdźmy teraz może do, do innego zagadnienia, ale może jeszcze posłuchamy muzyki. 26 minut. Już 26 minut po pierwszej. Doktor Stanisław Krajski. Cały czas, proszę Państwa, trzymamy się tematu masoneria, islam, uchodźcy. No i pod koniec będę Pana prosił o ustosunkowanie się do pytania, czy czeka nas wielka apokalipsa. Ale jeszcze o islamie wobec chrześcijaństwa. Mówiliśmy już trochę o tym, Natomiast yy, o prześladowaniach w Turcji Ormian wspomnieliśmy. Znaczy ja bym jako taki, taki przykład bardzo wielomówiący to podał to, że no, Arabia Saudyjska to są bardzo ortodoksyjni, głęboko wierzący wyznawcy islamu. Prawda? Sami nie zabijają, ale wywołali wielki handel prawda, w tamtych rejonach, bo na terenie państwa islamskiego skrzętnie zbiera się krew chrześcijan i sprzedaje się ją w butelkach. Litrowa butelka kosztuje, dochodzi jej cena do 100 tysięcy dolarów ponieważ skupują to ci bogaci z Arabii Saudyjskiej, bo oni się chcą też dostać do raju, a w Koranie jest napisane, że najprostsza droga dostania się do raju to unurzanie rąk we krwi chrześcijan. Prawda? Więc oni po prostu te, te butelki, te, tą krew z butelek chrześcijan wylewają w jakieś miednice i nurzają ręce we krwi. Robią no i... to ci, których stać na stać taką na to, zapłatę 100 tysięcy pewnie wykształceni na amerykańskich uczelniach książęta arabscy. Ale wspomnijmy też o Syrii. W końcu to kolebka chrześcijaństwa. Wszystko wskazuje na to, że tam już nie będzie chrześcijan. I rzeczywiście wśród tych uchodźców są ci najbardziej prześladowani przez islam mieszkańcy Syrii, ale też Sudan, Nigeria, Algieria. Ale tylko zwróćmy uwagę na jedno, że ci chrześcijanie, którzy uciekają z Syrii przed prześladowaniami, są prześladowani w Niemczech, we Francji, w Szwecji, prawda? Dlatego, że oni są umieszczani, bo... Polityczna poprawność nie pozwala od, oddzielać chrześcijan od wyznawców islamu, bo i to ludzie, i to ludzie. Prawda? I w ośrodkach w Niemczech umieszczają ich razem, i wyznawcy islamu dalej gwałcą chrześcijanki, dalej każą chrześcijanom odmawiać modlitwy do Allaha, prawda? dalej znęcają się nad dziećmi chrześcijańskimi, także te prześladowania są obecne i tutaj. Nie ma dnia, żeby nie było takich informacji właśnie o tym, co się dzieje w obozach uchodźców. Oni przeżywają w dalszym ciągu swoją gehennę. Nigeria, Algeria, Egipt, kościół koptyjski, bo zabrakło mi tego słowa, 6 milionów. Ale jak pan pisze, nie mają żadnych szans, żeby objąć jakieś godne stanowiska w państwie, a, bo religią panującą jest islam w Egipcie, a więc są ludźmi drugiej kategorii. O Arabii Saudyjskiej wspomnieliśmy hmm. Znaczy ja bym tutaj podkreślił jedno, prawda, Że, żebyśmy wszystko to dokładnie zrozumieli. Że jeżeli jestem wyznawcą islamu, to mogę być oczywiście letnim wyznawcą, mogę być niekonsekwentnym wyznawcą, mogę być gorliwym. Człowiek wzrasta w swojej religijności, prawda? Staje się coraz bardziej go, gorliwy. I jeżeli podstawowa prawda mojej wiary jest: nie ma boga poza Allahem i natykam się na ludzi, którzy mówią, że jest inny bóg poza Allahem. Że Chrystus jest Bogiem, że jest trójca święta, no to jest oczywiste, że im bardziej wzrastam w swojej religijności, tym bardziej staram się usunąć tą straszliwą herezję. I, I to wyznacza jakby jeden z podstawowych, jedno z podstawowych działań yy, każdego islamu. Prawda? To znaczy nie będzie nam robił krzywdy tylko słaby wyznawca islamu i tylko letni wyznawca islamu. Mhm. Natomiast jak niektórzy zwracają uwagę. Na to coraz więcej osób o tym mówi, prawda? że w Szwecji, w Niemczech jest masę wyznawców islamu, którzy zapomnieli o tym, że są wyznawcami islamu, którzy się zintegrowali ze społeczeństwem niemieckim czy szwedzkim yy, i oni sobie przypominają, oni się budzą, oni się radykalizują, to znaczy stają się na powrót, to znaczy wracają do swoich korzeni, wracają do swojej wiary i zaczynają konsekwentnie myśleć i działać według tej wiary. Mm -hmm. A co pan pomyślał, widząc wystąpienie w Parlamencie Europejskim szefowej spraw zagranicznych pani Moderini, która mówiąc o tragedii w Brukseli, o tych zamachach, uroniła łezkę rozpaczy? Jak pan sądzi, co mogli o tym pomyśleć wyznawcy islamu, ci z tego radykalnego nurtu? Znaczy oni interpretują zachowania w Europie w jeden sposób, znaczy głupcy. Prawda? Natomiast to samo mówiła Oriana Falaci, prawda? to znaczy mówiła, Europa jest głupia, mówiła, Europa popełnia samobójstwo. Prawda? Natomiast w kontekście masonerii wychodzi, że wcale nie jest taka głupia. Mhm. Prawda? To znaczy to, co jest nazywane Europą, znaczy pewne elity europejskie. Tak, mówiliśmy o stanowisku islamu wobec chrześcijaństwa w teorii i w praktyce. Może teraz parę słów jeszcze o chrześcijaństwie wobec islamu. Jesteśmy zagubieni wobec ideologii otaczającego nas świata. Także, a może szczególnie wobec masonerii i islamu. Jakie jest stanowisko Kościoła papieży wobec islamu? Czy ono się zmienia? Znaczy ono się zdecydowanie zmieniało. Znaczy tak, ja skończyłem uczelnię katolicką, Akademię Teologii Katolickiej. Później przez wiele lat wykładałem na tej uczelni na różnych wydziałach. Stykałem się z różnymi profesorami, głównie kapłanami, prawda? czyli także religioznawcami katolickimi, mhm. misjonarzami. E, misjonarze coś wiedzieli. Prawda? Natomiast tak nas uczono o, o islamie tyle, że to jest wielka religia, że jest monoteistyczna, że tam właśnie jest Matka Boża i Chrystus. Pozytywne odniesienie. Znaczy chrześcijaństwo, Kościół katolicki nie wiedział nic o islamie. Musimy mieć świadomość tego, że Koran pierwszy raz został przetłumaczony na języki nasze w latach 80. XX wieku. Na polski został przetłumaczony w 86 roku przez człowieka, którego należy uznać za zwolennika Koranu. On na przykład przetłumaczył go w ten sposób, bo angielskie tłumaczenie jest takie, że co drugie słowo to jest Allah. Polskie tłumaczenie jest takie, że co drugie słowo to jest Bóg. To jest różnica. No no bo nie. Jak chrześcijanin czyta, no to wydaje mu się, że to jest święta księga, bo mówi cały czas o Bogu. Więc Kościół znał, znaczy miał wiedzę o islamie na podstawie informacji, którą przekazywali wyznawcy islamu, znaczy jakby tak, taka propaganda islamu. I, I ta wiedza się oczywiście zmienia teraz. Prawda? I dał temu wyraz papież Benedykt XVI, który pierwszy raz jako papież głośno, publicznie. E, powiedział o islamie e, jakąś część prawdy, prawda, za co spotkały go no, bardzo ostre ataki medialne i zresztą nawet ataki ze strony kościoła, bo wtedy kardynał Bertone e, bardzo ostro zareagował i tłumaczył mediom, że, że papież nie to chciał powiedzieć, że chciał powiedzieć co innego i tak dalej. Znaczy przy okazji warto zwrócić uwagę na to, że papież Benedykt XVI powiedział też głośno, że absolutnie Turcja nie może wejść do Unii Europejskiej, bo to będzie koniec naszej kultury. Znaczy, to było krótkie zdanie, ale bardzo mocne. Panie doktorze, jest taki obraz, który pamiętam jeszcze za życia świętego Jana Pawła II, który całuje Koran. Nasz papież podejmował się wielokrotnie dialogu, nie tylko międzykulturowego, ale międzyreligijnego, te słynne spotkania w Asyżu, przedstawicieli. No, wiemy wszyscy, że mamy trzy religie monoteistyczne. No, dziś islam pokazuje swoje prawdziwe oblicze. No, bynajmniej nie jest to religia pokoju, ale ten gest, ten gest, z czego on mógłby wynikać. Znaczy ja, myśl, znaczy, ja myślę, że on wynikał z takiego podejścia, że Wy jesteście ludźmi i coś tam szanujecie, coś dla Was jest cenne, więc ja jako znak miłości do Was pokażę, że też to szanuję. To jest ten sam gest, który obserwowaliśmy w czasie pielgrzymek papieskich, kiedy opuszczał samolot, pochylał się i całował ziemię Płyta lotniska, choć była betonowa czy asfaltowa, to nieważne. Chodziło o ten gest szacunek dla mhm. tych ludzi, którzy na tym terenie żyją. Tak, no chyba tak to należy interpretować. W końcu Benedykt XVI no tutaj najbardziej wychylił się, można powiedzieć. Ale przecież to był ulubiony kardynał Jana Pawła II. Mhm. Przyjaciel równocześnie. Panie doktorze, a no bo tak, księża, teoretycy, naukowcy, ale misjonarze, ci, którzy znają te kraje z autopsji, a zupełnie inny przekaz nadają. Choćby ostatnia wizytar biskupa Stanisława Gądeckiego w Syrii. I Je, jego wypowiedzi, kiedy zobaczył to na ocz, nie, jak, to, jak to wygląda to, to prześladowanie, kiedy słuchał relacji ludzi. No to, ten, to mamy, mamy ten bezpośredni, prawdziwy obraz tego, co się dzieje w, w tym państwie. Jest to niezwykle na potrzebne. To znaczy, ktoś już dawno temu napisał, że Przerażającym zjawiskiem jest to, że w Europie katolicy podczas mszy świętych zbierają na tace pieniądze na budowę meczetów, a w tym czasie giną y, misjonarze w krajach arabskich, y, którzy niosą z Chrystusa są mordowani przez wyznawców islamu. Da, że, że to jest jakiś taki paradoks przerażający. W Wielki Piątek wyznawcy islamu ukrzyżowali kapłana katolickiego, no, Są sprzeczne doniesienia na ten temat. Podobno żyje, podobno jeszcze żyje, tak. Nie ma stuprocentowej pewności, że, że został zamordowany. No tak, ale nawet jeżeli nie, nie ukrzyżowali jego, to ukrzyżowali tak. wielu, czy ukamieniowali wielu innych kapłanów to mamy na ten temat wiarygodne przekazy. Prawda? Tak. Dobrze, proszę Państwa, za chwilę będę pytał o określenie, które użył Pan doktor Stanisław Krajski, etniczna trąba powietrzna. No i będziemy przechodzili do głównego pytania, czy czeka nas apokalipsa. Proszę Państwa, trójka na poważnie. I doktor Stanisław Krajski. Etniczna trąba powietrzna, już wiem, że to nie jest Pańskie określenie, ale niezwykle trafne. To ta trąba ma zapoczątkować apokalipsę, bo już to Europa przeżywała. Upadek Rzymu. Najpierw Rzym korzystał z usług niewolników. Potem oni urośli w siłę, potem nie było już komu bronić granic i od Renu przeszła cała nawałnica i Rzym został w sumie podbity na własne życzenie. Albo też ich mieszkańcom Rzymu nie chciało się bronić swojego imperium. A dzisiaj nie bardzo widać byśmy chcieli bronić tradycyjnej chrześcijańskiej Europy. Chociaż, bądźmy sprawiedliwi, coś się zaczyna zmieniać. Świąteczna wypowiedź mm, premiera Anglii, Davida Camerona, mm, który powiedział, musimy bronić naszych chrześcijańskich wartości. A naprawdę widać, że coś się zmienia. Jeszcze parę lat temu to nie do pomyślenia, żeby coś takiego powiedział. Czy... Oriana Falacci kilkanaście lat temu przed samą swoją śmiercią jakby powiedziała, ktoś chce zniszczyć Europę. Ktoś chce zniszczyć Europę. I ona mówiła, wtedy też przepływali uchodźcy przez morze w pierwszych latach XXI wieku i wtedy płacili od głowy, musieli zapłacić 10 tysięcy dolarów. I ona zadawała pytanie, kto daje pieniądze, kto daje te pieniądze, przecież oni ich nie mają. Dlaczego? Znaczy ona jeszcze wierzyła w to, że Europa jest głupia, prawda? że elity mhm. są, y, są głupie. Natomiast jeżeli chcemy zrozumieć y, to, co się nazywa Unią Europejską, czy Europą dzisiaj, prawda? chociaż to z Europą nie zawsze ma coś wspólnego, y, to musimy postudiować historię Cesarstwa Rzymskiego, prawda? bo tutaj ta historia jest analogiczna. Dokładnie rok po roku pojawiają się te same zjawiska, prawda? czyli na przykład e, początkowo znaczy Rzymianie zaczęli ściągać robotników cudzoziemskich, dlatego że po pierwsze przestawali się rozmnażać, ale po drugie nie chcieli pewnych robót wykonywać. E, socjal. Opieka socjalna w Cesarstwie Rzymskim była olbrzymia, prawda? Chleba, igrzysk, a chleba to nie znaczyło tylko chleba, bo dostawali wszystko. Obywatele rzymscy dostawali wszystko. No to mm, takich, którzy tylko jedli, pili i oglądali, jak się zabija chrześcijan, mm, zaczynało być coraz więcej. Ale... My musimy pamiętać o tym, że cesarstwo rzymskie nie tylko ściągało niewolników, ale barbarzyńcy sami przybywali jako cudzoziemscy robotnicy, jako emigranci właśnie. I oni wracali, później część z nich wracała do swoich krajów, opowiadając, że jest rajsko. Prawda? Tam w tym cesarstwie rzymskim jest rajsko. Tak jak dzisiaj, powiedzmy, jedzie Białorusin do Wielkiej Brytanii i później wraca na Białorusi i mówi: tam to jest rajsko. Prawda? I coraz więcej było tych cudzoziemców w tej, w tej Unii Europejskiej, w tym cesarstwie rzymskim. Mhm. Natomiast ono było coraz jakby słabsze, coraz bardziej rozleniwione. Armie większości były sformowane z barbarzyńców. I teraz nagle coś się zdarzyło, prawda? I Ludzie rozsądni, ludzie, którzy wiedzą jak należy postępować, zawsze uczą się z historii najważniejszych postępowań. No i tam zdarzyło się coś niesamowitego, prawda? to znaczy na początku V wieku różni barbarzyńcy zaczęli atakować Cesarstwo Rzymskie i wtedy Cesarstwo Rzymskie ściągnęło armię z granicy na Renie która miała pilnować tej granicy, żeby tam walczyła gdzie indziej z tymi barbarzyńcami. I w 406 roku zdarzyło się coś zaskakującego, to znaczy było, była Ostra Zima. A już dawno nie było ostrych zim, a tu nagle była Ostra Zima, Ren Zamars. I tam nad tym Renem w tych strażnicach było niewielu żołnierzy, wartowników, można powiedzieć, którzy stali. I patrzyli na tą granicę. I zobaczyli, jak przez ren przechodzi fala ludzka. Kobiety, dzieci, wozy, psy, krowy. Morze ludzi, tak? Morze ludzi. I na początku się zdziwili, bo to nie była armia i to ich nie zaniepokoiło. Ale później ci ludzie szli, szli i strumień był coraz szerszy i to były miliony. No i archeolodzy mówią, że wiemy z dokumentów, że gdzieś tu po drodze na terenie Francji były miasta. Po tych miastach nawet archeolodzy mhm. nie mogą znaleźć śladów, bo te kobiety, te dzieci, ci starcy, jak docierali do tych miast, to nagle budziła się w nich ta barbarzyńska jakaś taka tak. złość i y, zabijali, mordowali, palili wszystko. Y, w 1406 spalono Londyn i ten Londyn przez 400 lat go nie było. Tak, go nie było. Ale zostawmy już tamte czasy, mm. bo zabraknie nam czasu. <głos》>, czasu na odpowiedź na podstawowe pytanie. Mm. Bo dzisiaj mamy, pisze pan tak, y, y, że y, y, trzy sprawy no, y, są akcentowane, że pomoc uchodźcom to jest kwestia solidarności europejskiej, bez której nie będzie Europy. Po drugie, pojawienie się uchodźców to szansa dla przyszłości Europy. No i po trzecie, jeśli Europa się nie zajmie we właściwy sposób uchodźcami, nastąpi katastrofa, zaostrzą się nacjonalizmy. Tak to jest interpretowane. No i do czego to, do czego to ma prowadzić? Model państwa model państwa otwartego, społeczeństwa otwartego. No, od multikulti już się odchodzi, prawda? ale nadal, nadal oczekuje się no, jeszcze jedno absurdalne określenie wzbogacenia kulturowego Europy. Tak? To takim zwolennikiem jest George Soros, który szczególnie finansuje instytucje, organizacje, optujące za tym żeby tych emigrantów przyjmować nawet twierdzi że powinno być ich ponad milion rocznie co roku powinno być przychodzić do Europy milion emigrantów czy to są czy to są te źródła finansowania, panie doktorze uchodźców? To znaczy do tego zmierzałem, że wtedy ci barbarzyńcy dotarli w, 406, w 410, dotarli do Rzymu i Cesarstwo Rzymskie przestało istnieć. Oriana Falacci jako ateistka, antyklerykałka, ona zwraca uwagę na jedno. Europa jest chrześcijańska, Europa jest nadal chrześcijańska w swoich korzeniach, w swoich fundamentach, w swoich najważniejszych wartościach. I ktoś znowu chce ją zniszczyć. Prawda? Wtedy to był przypadek przy pracy, można powiedzieć, wtedy w 406 roku. A teraz widać, kto, kto tutaj działa. To znaczy George Soros, jego organizacje, znaczy znany Mason, znany, nazywany żołnierzem Rothschildów, finansuje i samych uchodźców, i finansuje tych, którzy... Tymi uchodźcami się opiekują i starają się ich zwabić, stworzyć im warunki. Prawda? Wiemy to z amerykańskiej telewizji, jeden z dzien, dziennikarzy z tej amerykańskiej, może brytyjskiej, w każdym na YouTube można zobaczyć taki filmy, kiedy on odnajduje broszurę na plaży w Grecji, którą dostaje każdy uchodźca, broszurę, która jest wydana przez yy, Fundację Sorosza która skłania tych uchodźców, daje im adresy, kontakty, recepty i w każdym kraju europejskim są przygotowane specjalne centra, które tych uchodźców mają tam osadzić. I między innymi w Warszawie jest wiele takich organizacji, ale między innymi jest organizacja o takim znamiennej nazwie Centrum Powitania. I i to jest jedno działanie Soros'a a drugie działanie, no to są jego różnorodne naciski na państwa, rządy, aby tych uchodźców było jak najwięcej. Mhm. i to, bo Użył Pan tego sformułowania etniczna trąba powietrzna, prawda? Ona wtedy wystąpiła, znaczy ta etniczna trąba powietrzna, że pewne ludy weszły w teren Cesarstwa Rzymskiego, zostawiły puste miejsce po sobie, w to puste miejsce weszły inne ludy i te ludy powędrowały za tamtymi, prawda? I coraz więcej ludzi, y, tych barwańców się pojawiło. I tutaj wydaje się, że chce się wywołać podobne zjawisko, że... Jedni idą za nimi następni i to wciąga jakby kolejnych, kolejnych Afrykę, część Azji, więc jeżeli nie, nie załatwią nas przez świętą wojnę, to załatwią nas przez trąbę powietrzną. Czy przez I Czy przez hijrze? Bo to jest jeszcze co innego, prawda? bo etniczna trąba powietrzna to jest niekoniecznie nawet sprowadzenie do nas wyznawców islamu, tylko po prostu sprowadzenie do nas jakichkolwiek barbarzyńców którzy nas zetrą z powierzchni Ziemi i zostawią taką spaloną ziemię, na której będzie można zbudować nowe Cesarstwo Rzymskie, jakiś nowy, nowy pogański, pogański świat, bo nie sądzę, żeby tu chodziło o zbudowanie islamskiego świata. Zatem Panie Doktorze, czeka nas apokalipsa? Znaczy o tym mówiła Fallaci, prawda? Fallaci przed samą śmiercią napisała taką książeczkę niewielką pod tytułem Apokalipsa i ona mówi, może się zdziwicie, ale ja ateistka zaczęłam czytać Apokalipsę świętego Jana. I co tam jest napisane? Tam jest napisane, że wyjdzie bestia z morza. I mówi yy, Fallaci, wyszła bestia z morza, idzie yy, tym sznurem uchodźców już od wielu lat i ona mówi, zaczęłam czytać apokalipsę dalej. Co tam jest napisane? Że przyjdzie anioł z nieba i strąci bestie do przepaści i będziemy tysiąc lat królowali z Chrystusem. I falaci mówi, ja nie chcę z bestią być strącona do przepaści. Ci, którzy opowiedzą się po stronie bestii, ci, którzy y, będą bierni, zginą. Ja nie chcę zginąć. Ja chcę y, pozostać i chcę, żeby Europa była żywa. I to są jej ostatnie słowa i myślę, że y, jeżeli mówiła to, y, Kobieta, która była i ateistką, i kosmopolitką, to już naprawdę wiedziała, co mówi i trzeba się w te słowa wsłuchać. Tak właśnie w książce Apokalipsa Orjana Fallaci tak pisze, nie wolno się poddawać. Trzeba się przeciwstawić. Ja nie chcę się poddawać. Chcę się przeciwstawić, ponieważ chcę zobaczyć upadek bestii, chcę zobaczyć zwycięstwo anioła który ją uwięzi. Chcę znaleźć się pomiędzy tymi, którzy umierają bez znamienia współudziału albo poddaństwa na czole i na ręku. Mocno krytykowana za życia, wyśmiewana, ośmieszana bardzo często dzisiaj jej książki, można by powiedzieć już klasyka, ludzie zaczynają, zaczynają przyznawać jej rację. Mówiła o tym, o czym inni nie mieli odwagi, nie mieli śmiałości. Mówiła o swoich Włoszech, o swoim kochanym mieście rodzinnym Mediolanie, zupełnie zmienionym. Pan też ma podobne doświadczenia z pobytu we Włoszech. Ja też widziałem Marsylię dwa razy. No, w centrum to już trudno się pokazać o, o zmierzchu. Miasto arabskie. Mm. Także Będziemy czekali na jakieś decyzje Unii Europejskiej, czy sami zaczniemy działać, panie doktorze? Czy znaczy, powinniśmy się bronić, prawda? Mówi się, ci zwolennicy uchodźców mówią, że myśmy zawsze przyjmowali uchodźców, prawda? Przez, że na tym polegała siła Polski, Rzeczpospolitej. Tylko na to można odpowiedzieć też jedno. Myśmy przyjmowali uchodźców, bo nasza kultura była najsilniejsza. Prawda? Ona była najsilniejsza i najbardziej atrakcyjna i y, oni po prostu, myśmy im nic nie robili, oni sami się spolszczali. Natomiast teraz jesteśmy słabi. Prawda? Nasze dzieci są słabe, nasi bracia są słabi. Y, niektórzy mówią, że trzeba nadstawić, jesteśmy chrześcijanami, trzeba nadstawić drugi policzek, prawda? tylko. Ja mogę nadstawić swój policzek, ale nie mogę nadstawić policzka swojej żony, swoich dzieci czy swoich wnuków. Mm -hmm. Tak, no i odżywają tutaj myśli, przemyślenia historiozoficzne profesora Feliksa Konecznego. Wspomnę o nim, bo to jest mój obowiązek, bo bardzo bym chciał, żeby Polacy poznali to epokowe dzieło na której się składają dziesiątki przeróżnych książek i m.in. określone przez koniecznego prawo o cywilizacji. Pierwsze prawo, że cywilizacje dążą do ekspansji. A drugie, że jeśli spotkają się dwie aktywne dążące do ekspansji cywilizacji na jednym gruncie muszą ze sobą walczyć. Profesor nie powiedział, dlaczego tak się dzieje. Ale muszą ze sobą walczyć i walczą. I trzecie, chyba najważniejsze dla nas, to, bo jesteśmy jeszcze na szczęście, co niektórzy nam zarzucają, monokulturowym państwem, ale trzecie prawo Feliksa Konecznego, które mówi, że nie ma mowy o żadnej syntezie między cywilizacjami, a więc nie ma mowy o tym, żeby coś powstało z chrześcijaństwa i z islamu, coś wspólnego dla nas. I dla wyznawców islamu. Te religie się wykluczają. Czy tak? Tak jest. I to już ostatnie nasze słowa, proszę Państwa. Żegnamy się. Do usłyszenia. Przypomnę, że miałem przyjemność gościć doktora Stanisława Krajskiego. A o czym mówiliśmy, jak ktoś nas słuchał, to nie trzeba mu przypominać. Jeszcze raz dziękuję, panie doktorze. Dziękuję bardzo, dobranoc. I Państwu za uwagę, dobranoc, kłania się Wojciech Rzeszczyński.